Kilka tygodni temu filmik wywołał poruszenie w mediach społecznościowych i nie tylko. Z tego kilkudziesięciosekundowego nagrania, opatrzonego komentarzem nagrywającego, można było wnioskować, że pacjent z obciętym i krwawiącym palcem nie mógł się doczekać na pomoc. Dyrekcja Chrzanowskiej Lecznicy zapowiedziała sprawdzenie całej sytuacji. Są już wyniki tej kontroli. Okazało się, że bohater filmiku, zgodnie z procedurą stosowaną na SOR-ach, był już po wstępnej ocenie przez ratownika, który uznał, że obrażenia nie wymagają natychmiastowej pomocy, bo w tym czasie są pilniejsze przypadki. Pacjent miał rzeczywiście obcięte końcówkę jednego paliczka, kciuka, także nie cały palec, tylko końcówkę, że tak powiem, dystalnej części kości. No i oczywiście miał tam zrobiony opatrunek, który był przy przyjęciu suchy. Pacjent mógł czekać na prawidłowe zaopatrzenie rany, które polega nie na wykonaniu ponownego opatrunku, tylko na szyciu w odpowiedni sposób, taki prawie że plastyczny, żeby nie było wielkiej blizny. Ma to wykonać ortopeda. Jak wynika z ustaleń pracowników szpitala, chirurg ortopeda w tym czasie wykonywał zabieg operacyjny. Jednak zszedł na izbę przyjęć natychmiast po jego zakończeniu. Zastępca dyrektora placówki przekonuje też, że film nie pokazuje reakcji pracownika szpitala na fakt, że z chorej ręki zaczęła kapać krew. Został poproszony do gabinetu zabiegowego, miał wykonane zdjęcie tego. Później akurat się tak złożyło, że ortopeda wówczas przychodził, no i zaopatrzył go ostatecznie. To zdaniem przedstawicieli szpitala świadczy o tym, że film nie oddaje rzeczywistej sytuacji. Fakt skapywania krwi, tak brzydko mówiąc, na posadzkę został zauważony przez pracownika medycznego i była reakcja, a pacjent zamiast powiedzieć, robił film. Przepraszam, to są takie dosyć mocne słowa, no ale tak to było na podstawie tego, co udało nam się dowiedzieć. Faktem jest natomiast, że na opatrzenie rany bohater filmiku musiał sporo poczekać, bo lecznicę opuścił po 5 godzinach.